cztery kółka, nie? I wtedy jest... Mówicie? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i... Coś takiego byśmy... I sobie nad tym teraz popracujemy, dobrze? Póki jeszcze nie ma... No właśnie podejrzeliśmy fragmencik pracy waszej tutaj na warsztatach. Proszę powiedzieć, co to za warsztaty, co tutaj się dzisiaj dzieje? Słuchajcie, to jest warsztaty pod nośnym tytułem Eurobandu. Współpracujemy z osobami z Czech. Mamy wspaniałych wokalistów czeskich, wspaniałych polskich wokalistów. Mamy bardzo dużo muzyków. Mamy sekcję dentą, gitarzystów, perkusistów, basistów. I mamy tutaj, za mną stoi wspaniały młoda krew polskiej pianistyki jazzowej, także jest nam bardzo miło, bardzo dużo pracujemy, ale mam nadzieję, że efekty zobaczycie już na koncercie. Euroband, czyli polsko-czeskie warsztaty muzyczne, swój finał będą miały właśnie na sobotnim koncercie, który na scenie na placu Piłsudskiego rozpocznie się o 21:00. Stronami tego projektu są Bolesiecki Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie Blues nad Becku z Prerowa w Czechach, z którym BOK współpracuje już od kilku lat. Mamy z Czech w tym roku reprezentację głównie wokalistów. Mamy 6 wokalistów, ale część z nich jest także instrumentalistami. Usłyszymy na przykład jednego z nich na skrzypcach. Instrumentalne partie to część polska. W sumie ten zespół będzie liczył prawie 20 osób na scenie z bogatą, bardzo fajną, profesjonalnie poprowadzoną przez wykładowcę Patrycjusza Gruszeckiego sekcją dentą. Tam będzie aż 7 instrumentów dętych, to będzie naprawdę świetny efekt, będzie świetnie brzmiało. A dęciaki znalazły się w rękach m.in. bardzo młodych muzyków z Chojnowa i z Legnicy. Piotrek mimo młodego wieku już od 3 lat gra na trąbce. Jak w ogóle podoba ci się trąbka i dlaczego grasz na trąbce? Bo mama powiedziała, że chce, żebym grał na tym instrumencie. To mama grała na trąbce, czy po prostu jej się podoba? Mama grała na mama grała na pianinie, a teraz sobie czasami śpiewa. A tobie podoba się ta gra na trąbce, bo to no, nie ty wybrałeś, tylko mama, tak? No podoba mi się, tylko chciałam na początku też perkusja. Siostry Zosia i Weronika mają już z dęciakami dłuższą styczność. Co robicie tutaj na tych warsztatach? Gramy w dęty sekcji. No przede wszystkim chyba przyjechałyśmy tutaj, żeby trochę poznać inny rodzaj muzyki, bo w szkole gramy klasykę, a tutaj też jest trochę bardziej takiej muzyki jazzowej, trochę jazzowej. Bluesowej. A na jakich instrumentach gracie? Na trąbkach, obie. A powiedzcie, jak długo gracie i dlaczego akurat na trąbkach? Teraz będziemy grały 4. rok. Gramy na początku może tak... Nasz tata gra na trąbce i on nas uczy, i on nas na to jakby namówił i jakby byliśmy osłuchane od początku, więc jakby lepiej od razu nam się wyczuło muzykę. Wcześniej grałyśmy na fortepianie, ale chyba było trochę za trudno i nie wiem, jakoś wolałyśmy instrument dęty, no i wyszło trąbka i nam się podoba, więc zostałyśmy. Tegoroczny projekt to drugi z rzędu, w którym współpracują Bolesławianie i Czesi z Prerowa. Projekt Euroband jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Zaprosił nas Darek Uściński, tak jak w zeszłym roku. Bardzo tego szanujemy i bardzo dziękujemy za zaproszenie do tego projektu. Już to właśnie druga taka praktyka nasza, wzajemna współpraca przezgraniczna. I właśnie w tym roku jest 6 osób. Dirigent plus 5 ludzi z choru muzycznego szkolnego z Przerowa z Czech i tutaj właśnie współpraca z polskimi muzykami. I tak robimy 3 české piosenki, 3 polské a 6 angielskich. I razem będziemy grali w sobotę, teraz o 21:00. Serdecznie zapraszamy. Kadrę warsztatów tworzą Kamila Bakalarczyk, Kruk, wokal, Daniel Grupa, piano i aranże, Bartek Piecz, sekcja rytmiczna oraz Patrycjusz Gruszecki, sekcja dęta. Pozostali muzycy to przede wszystkim bolesławianie, znani już ze scen i z różnych muzycznych konfiguracji. Skrywamy zespół, to znaczy robimy sekcję z Mirosławem Kucem, 2 gitary, 2 basy, 2 perkusje. To jest projekt polsko-czeski. I dołączą do nas jeszcze muzycy z Czech, będzie chór, będzie sekcja saksofonowa, sekcja dęta,
i będziemy to zgrywać razem. Na razie robimy tylko zespół taki podstawowy. No, najczęściej Cię widzimy w różnych występach na gitarze akustycznej. Dzisiaj coś innego. Dzisiaj coś innego? Tak, skończyłem szkołę muzyczną w tym roku i postanowiłem odświeżyć te umiejętności grania na gitarze elektrycznej. Brzmienie bendu uzupełnionego o wokal usłyszeliśmy w znanej piosence Karela Gotta Lady Carnival. Lady Carnival, jak się karta właściwie podlechała, ten pisze modliwie w Lady Carnival. A sami każdy do mnie dzik, by poznała, tańczy mi rikazi, jedyny pan. Żywot ja bym zadziechał, o ma Lady Carnival, la 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 la